Cześć, dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam koszyczek ze sznurka bawełnianego, robiony szydełkiem z ozdobnymi tulipanami. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę ten kanał, prowadzę również internetową pasmanterię www.woolpaczka.pl, do której bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj zrobimy sobie taki niewielki koszyczek z ozdobnymi tulipanami w fajnych takich kolorach. To jest idealna praca do tego, żeby wykorzystać różne końcówki, pozostałości sznurka bawełnianego, które zostały nam z poprzednich robótek. Myślę, że to jest taki fajny właśnie do tego pomysł. Koszyczki są zrobione na okrągłych dnach, na szydełkowych dnach. Robiony cały koszyczek jest ściegiem tkanym ze sznurka bawełnianego o grubości 5 mm. Użyłam do tego szydełka o grubości 8 mm. Potrzebowałam również nożyczek, potrzebowałam igły dziewiarskiej z dużym oczkiem. Trochę czasu, trochę chęci i taki koszyczek powstał. Więc jeśli macie ochotę, chcecie zobaczyć, jak te tulipanki zrobić, a zapewniam Was, że jest to naprawdę bardzo łatwa rzecz do zrobienia, to zapraszam Was do dalszej części, tam Wam krok po kroku pokażę, jak to zrobiłam. A korzystając jeszcze z tego, że tutaj mówię tytułem wstępu te parę zdań, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, do kliknięcia dzwoneczka, który jest pod spodem, pod filmikiem, bo po kliknięciu ten dzwoneczek będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym wrzuconym na mój kanał filmiku. I teraz, żeby już nie przedłużać tego wstępu, zapraszam Was do dalszej części. Tam Wam pokażę, jak zrobiłam te fajne tulipany w tym koszyczku. Ja już sobie zrobiłam dno według filmiku, do którego zobaczycie tutaj link u góry w rogu. I teraz przechodzę już na ścianki. Zamknęłam sobie okrążenie, czyli zostawiłam sobie tutaj, wyciągnęłam z pętelki szydełko. Wkładam szydełko teraz pod pierwsze oczko, pod dwie nitki i przeciągam do tyłu pozostawioną pętelkę. Teraz pod tą pętelką jest oczko. Wbijam szydełko pod tylną nitkę oczka i pod poprzeczną nitkę z tyłu tutaj, te poprzeczne nitki, pod każdą z tych poprzecznych nitek będę wbijała szydełko, nakładam sobie pętelkę pozostawioną z tyłu i przez wszystkie trzy pętelki przeciągam sznurek do przodu i robię oczko łańcuszka. To jest mój pierwszy półsłupek z kolejnego okrążenia. I tu będę już właśnie zaczynała robić ścianki. I teraz znowu robię po jednym półsłupku w każdym oczku, wbijając szydełko pod tylną nitkę i pod poprzeczną nitkę, która znajduje się z tyłu robótki. I robię kolejny półsłupek. I w ten sposób, tutaj o w taki sposób, wbijając w środek oczka i pod poprzeczną nitkę szydełko, robię po jednym półsłupku w każdym oczku. I dojadę do końca okrążenia i tutaj się z Wami spotkam. Jestem na końcu okrążenia. W ostatnim okrążeniu mojego dna miałam 30 półsłupków. Na końcu tego okrążenia też muszę ich mieć 30. I tutaj jest moje ostatnie oczko. To jest ta przeciągnięta pętelka od zakończenia okrążenia. Wbijam szydełko też pod jedną z jej nitek i pod tą poprzeczną pętelkę z tyłu. I robię ostatni 30 półsłupek. Pokazuję Wam to, bo tutaj może być dla Was to niejasne. Więc tutaj to pokazałam. Zrobiłam sobie ostatnie okrążenie. Wyciągam pętelkę. Wkładam szydełko pod dwie nitki pierwszego oczka z początku okrążenia, przeciągam sobie do tyłu pętelkę, zamykam okrążenie i teraz będę sobie robiła kilka okrążeń ściegiem tkanym. Rozpoczynać każde okrążenie będę w taki sposób, że tutaj pod tym przeciągnięciem jest moje pierwsze oczko z poprzedniego okrążenia i w środek tego oczka, pomiędzy jego nóżki, wkładam szydełko, wychodzę z tyłu też między nóżkami, wyciągam sobie pętelkę do przodu, pozostawioną pętelkę zakładam na szydełko i robię pierwszy półsłupek z kolejnego okrążenia. I teraz będę robiła ściegiem tkanym, czyli będę wbijała szydełko między nóżki każdego półsłupka i robię sobie koszyczek na pożądaną wysokość.
Więc tutaj się z Wami na chwileczkę rozstaję. Zrobię sobie ten korzyczek na pożądaną wysokość, na taką myślę, że gdzieś 4-5 okrążeń i wtedy z Wami się spotkam i zrobimy te przecudne tulipanki. Zrobiłam sobie 1, 2, 3, 4, 5 okrążeń. Ucięłam już sobie tutaj sznurek. Po przerobieniu ostatniego oczka przeciągam, wyciągam sznurek z oczka. Biorę sobie teraz igłę i kończę tutaj to okrążenie tak, jakbym kończyła już właściwie robić koszyk. Przeciągam od przodu bądź od tyłu sznurek pod pierwszym oczkiem z okrążenia i teraz ładnie wkładam w środek oczka, z którego mi tutaj ten sznurek wychodzi i przeciągam sznurek do tyłu. Przeciągam sobie teraz tutaj sznurek, ukrywam go pod rantem robótki, z tyłu oczywiście, tak? I radzę Wam też to zrobić na tym etapie, bo później będziemy już mieli te sznurki, końcówki poukrywane i od razu będziemy mieli ładny koszyczek zrobiony, bo później jak te tulipanki nam się tutaj zrobią, to ciężko nam będzie tam się dostać z igłą. Więc tak, ten etap koszyczka jest zrobiony. Mam zrobiony sobie koszyczek, to teraz biorę zielony sznurek i będę robiła sobie tutaj nóżki czy też listki tego tulipana, tak? Więc tak, obojętnie teraz w zasadzie w którym miejscu pod dwie nitki wkładam szydełko i przeciągam sobie sznurek do przodu. Zakładam sobie tutaj końcówkę na sznurek roboczy. Będę wrabiała go od razu tutaj w rant robótki, żebym nie musiała go przerabiać, żebym nie musiała go później wszywać. I teraz pod półsłupek z poprzedniego okrążenia wkładam szydełko, wyciągam sznurek, długi taki długi sznurek, zobaczcie, i robię półsłupek. Jeszcze raz w to samo miejsce i wyciągam długą pętelkę i robię półsłupek. Jeszcze raz w to samo miejsce wyciągam pętelkę i robię półsłupek. Trzy półsłupki w jednym oczku. Omijam teraz 1, 2 i w trzeci półsłupek, właściwie pod trzeci półsłupek z poprzedniego okrążenia wbijam szydełko, wyciągam i robię pierwszy w to samo miejsce. Robię drugi półsłupek, ładnie układam sobie nitki obok i w to samo miejsce robię trzeci półsłupek. Trzy półsłupki mam zrobione. Pierwszy, drugi, trzeci. Tak? Teraz właśnie w tym okrążeniu będę tak robiła. I znowu pierwszy i drugi omijam. Wbijam szydełko pod trzeci półsłupek, tak? I robię pierwszy półsłupek. Taki długi, wyciągnięty pierwszy półsłupek. W tym samym oczku jeszcze jeden. I w tym samym oczku jeszcze jeden. Trzy półsłupki w jednym oczku. I w ten sposób robię do końca okrążenia. W co trzecim, a właściwie pod co trzeci półsłupek z poprzedniego okrążenia wbijam szydełko i robię w jednym oczku trzy długie półsłupki. I zrobiłam już całe okrążenie, jestem na końcu okrążenia. Obcinam sobie sznurek, wyciągam z oczka, pod pierwsze oczko wkładam szydełko, przeciągam do tyłu, biorę sobie igłę, bo będzie mi to łatwiej zrobić po prostu igłą. Kończę tak, jak kończyłam tutaj tą część. I ukrywam sobie końcówkę pod półsłupkami z poprzedniego okrążenia. Poprzeciągam sobie z tyłu, żeby to było już ukryte, żebym później nie musiała tego robić. Obcinam sobie teraz te końcówki. I znowu tą część mam ładnie zrobioną. Teraz robimy tulipanki. Teraz robimy kwiatuszki. I znowu, obojętnie z którego
miejsca zacznę sobie robić. Ważne, żeby to było raz, dwa, trzy w tym środkowym półsłupku, tak? Między nóżki tego środkowego półsłupka wbijam szydełko i wychodzę też między nóżkami z tyłu robótki. Przeciągam sobie pętelkę do przodu. Robię jedno oczko łańcuszka i teraz robię 5 półsłupków w jednym oczku. To jest mój pierwszy półsłupek i robię drugi. Trzeci. Czwarty. I jeszcze jeden. Piąty. Wyciągam z pętelki szydełko, wkładam pod pierwsze oczko od przodu do tyłu i przeciągam pętelkę pod tym oczkiem do przodu. Robię jedno oczko łańcuszka i teraz tutaj pod tą przeciągniętą nitkę w środek wkładam szydełko i robię półsłupek. I pierwszego tulipanka mam zrobionego. Kolejnego robię znowu tutaj w środkowym półsłupku. Raz, dwa, trzy w tym drugim półsłupku. Między nóżki wbijam szydełko, wychodzę z tyłu robótki też między nóżkami i robię 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wyciągam szydełko z pętelki pod to moje pierwsze oczko. Wkładam szydełko, przeciągam pętelkę do przodu. Robię jedno oczko łańcuszka i w środek tutaj tego kwiatuszka wkładam szydełko i robię półsłupek. I mam zrobiony drugi tulipanek. I kolejny robię znowu w środkowym zielonym półsłupku. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I ostatni, piąty. Wyciągam pętelkę. Pod pierwsze oczko wkładam szydełko, przeciągam pętelkę do przodu, robię jedno oczko łańcuszka, wkładam teraz szydełko w środek tutaj tego kwiatka, tutaj o, i robię półsłupek. I proszę bardzo, jakie ładne tulipanki mi tutaj wychodzą. I w ten sposób robię sobie tulipanki do końca okrążenia. Czyli jeszcze raz z Wami to razem przerobię. W środek zielonego półsłupka, pomiędzy jego nóżki i z tyłu wychodzę pod poprzeczną nitką i między też nóżkami. I robię 5 półsłupków. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wyciągam szydełko, wkładam szydełko pod pierwsze oczko, przeciągam pętelkę do przodu. Robię jedno oczko łańcuszka, w środek kwiatuszka wkładam szydełko i robię półsłupek. I kolejny tulipanek mam zrobiony. I mam już wszystko ładnie zrobione. Wszystkie tulipanki już są wykonane. I znowu obcinam sznurek, wyciągam z ostatniej pętelki, biorę sobie igłę, przekładam w sznurek przez igłę, przez oczko i teraz zakańczam rząd, tak jak wszystkie wcześniejsze, tak? I właśnie zrobiliśmy sobie koszyczki z tulipanami. Mam nadzieję, że wszystko to, co zobaczyliście w tym filmiku, pozwoli Wam zrobić je bez najmniejszego problemu i to, co mówiłam na początku, że jest to łatwa praca, stało się faktem. Zobaczyliście naocznie, że naprawdę jest to bardzo łatwe do zrobienia. Jeśli podoba Wam się ten filmik, to zapraszam do komentowania, lajkowania i udostępniania tego filmiku, żeby mogły zobaczyć go jeszcze te osoby, które nie mają pojęcia o istnieniu mojego kanału. Dziękuję Wam za wszystko.
wszystkie komentarze, dziękuję Wam za odwiedziny i za oglądanie. Na koniec jeszcze raz przypominam o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. O czerwonym dzwoneczku przypominam, bo po kliknięciu w ten dzwoneczek będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym nowym filmiku pojawiającym się na moim kanale. I to jest wszystko właściwie, co chciałam Wam powiedzieć. Tym akcentem się z Wami żegnam, dziękując za odwiedziny i za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!